Cześć moi drodzy, z tej strony Ambros. Witam was w najlepszych grach MMO. Dzisiaj na deskę naszą do krojenia kładziemy The Elder Scrolls Online. Obecnie trwa taki event powitalny, powrotny dla ludzi, którzy brali udział w beta testach, czy już grali w TESO. Z racji tego, że zostałem zaproszony, macie tutaj w najlepszych grach MMO. Jest to pierwszy odcinek cyklu, albo raczej serii filmów z gry Elder Scrolls Online. Przejdziemy sobie jakiś tam po prostu fragment rozgrywki. Zrobię to jakiś dłuższy materiał, potem podzielę go na kilka odcinków, żeby nie było. Dobra. Without further ado, jak to się mówi tak ładnie po angielsku, logujemy się do naszego tajnego miejsca. Oczywiście konto musi być stworzone. No niestety ekran tutaj wczytywania jest dosyć długi. Nie wiem, czy gra mi wczyta, bo sobie przed chwilą stworzyłem postać. O, jest. Świetnie. Mamy tutaj Rodrinera. To są Argotisa mamy. Ale pokażę wam najpierw tworzenie nowej postaci. Mamy trzy główne sojusze. Mamy The Daggerfall. Konwenantów. Aldmeri Dominion. Aldmeri. Oraz The Ebon Heart Pack, czyli Związek Ebonowych Serc, można tak świetnie tłumaczyć. No i każda z tych tutaj ma trzy razy. To jest jeszcze Imperial, do Imperial nie mam dostępu, ale przejrzyjmy sobie. Dragonfall, czyli Konwenanci mają Bretonów, Orków, Ork z włosami, to jest nowość, i Redguardów, Redguardzi. Natomiast tak, Aldmeri, Dominion Aldmeri ma Wysokie Elfy, High Elves, Magical Energy, Damage, with Destructive Spells, the Rate of Magia. Zobaczmy sobie w ogóle, szukam kogoś z łukiem, wiecie? That's not the with Spellcast, Spellcraft, to może warto to czytać, co daje ją poszczególna rasa. Giving them heavy armor and health regeneration. Tutaj mamy Ascental Legacy of Swordmasters, giving them bonus with shield and stamina regeneration. To jest akurat nie interesuje. Wysokie elfy to czytać magia. Archery, stamina and stealth. To mnie najbardziej by interesowało. Czyli być elfem tutaj. Kajici, Natural Agility, giving them bonus self for regeneration combat. Argonianie, właśnie tu mamy w sojuszu, w pakcie Ebonowych Serc mamy Argonian, Mroczne Elfy oraz Nordów. Hand Weapons, Nordowie, Dark Elfy, Magia Ognia, Dual Wild i Argonianie. Swamp, giving them bonuses of healing, regeneration. Dobra, pójdziemy sobie w taki, stworzymy sobie elfa. Może kobitkę. Miał, niech będzie kobitka. Dobra, wybierzmy jej imię. Może Shella. Dobra, mamy klasę do wyboru. Mamy Dragonite'a. Skinstone at arms using ancient material, bla bla bla. Maga Nightblade'a. Bardziej i Templara. Ja bym sobie wziął po Nightblade'a. Ciało naszej lasencji będzie smukłe i muskularne. Akurat tutaj. Dobra, tłusteń nie będziemy robić. Czyli mniej bardziej muskularną babkę. Dobra. Dosyć wysoka, kolor skóry. Powiedzmy, że nie będzie. Body making. To jest jak zwykle w przypadku gier BTS. Pierdylacz opcji, nie będę się w to bawił. Ale twarz na pewno się odrobinkę pobawię. Dobra. Weźmy więc o tak na środku. Fajny masz diadem na deklu. Posłuchaj, mamy też różne głosy. Ja by dostawała nie powiem czego, kurde.
Dobra, tutaj kurczę, jak zboczeńcy będą mieli pierdyliad zabawy. Boże, kurde, jakie dźwięki. Zreśmy. To jakbym miał chrypę. Dara, ten może być. Dara, włosy. Aż może od początku. No, łysa to ty na pewno nie będziesz, kochana. Wygląda fajnie, ale ja bym zmienić kolor. No niestety, kurde, nie ma więcej kolorów, a to taki... Niewki dmuchał ten kolor, co mi się nie podoba w ogóle. Jak widzieliście na, u mnie streamy ze Skyrima, to wiecie, jaki jak lubię kolor, przynajmniej obecnie. Chociaż to tam fajnie wyglądał. Zacznę ten fryz. O! To wygląda zarąbiście, to muszę przyznać. O! No i git, nasze oczy. Wiadomo, młoda laska musi mieć pociąg do facetów. Dobra, oczy. O, żeś w mordę jesz, jakie gały. Ona by fajnie wyglądała z białymi. Czarne? Nie, czarne zbyt straszne. Do mnie takie, o, takie srebrne. To wygląda fajnie. Dobra, w resztę opcji tam bawić się nie będę. Create. Shella już jest... Shellorin. Nazwijmy wtedy. O, działa Shellorin. Dobra, skupimy się na łuku tutaj. Więc jako podstawową broń powinniśmy dostać łuk. Może 7 minut napierdalam. Nie, nie przyspieszę materiału. Żeby nie było. Tak, witam z powrotem. Dla chcecie, to sobie to przeczytajcie. O. No i zaczynamy. Mniej więcej tak nasza postać wygląda. Powinien tutaj jebnąć print screena. To nie pamiętam, jak to się robiło. Wiecie co? Zaraz wrócę. Sprawdzę tylko, jak się robiło print screena w tym programie, więc momento. Dobra, wracamy już. A, powiedzmy, że gdzieś taką kwotę walnę. Mam nadzieję, że się zapisała. Dobra, chodźmy. Siema. Hej. No, weź jebnij swoim młotem. Patrz, jeb! Możemy to otworzyć. Going to need it. Dead. Must have been the runt of the litter. No i tutaj ktoś zginął. Dobra, przeszukajmy. A, czyli to jest podstawowa broń na dzień dobry. Wręczny miecz. Nie, wygląda zarąbiście. A masz gnoju. Dedra. Juhu! Tak jest, mamy oczywiście te różnego typu skille nasze. Na dole się pokazał pasek staminy, który mi się zaczął zużywać. Czyli to jest dokładnie jak w Teso. Szybko, 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 teleportation power. Dobra. Nie biegnij pierwsza. Musimy nadać nasz atak i jeb. I... O, drugi. Mak. Nie ma. Giniesz. Kości. Ej. Coś tu musisz wziąć? Basket. Fajnie. Hold a moment. Prolog. No fajnie, nie wiedziałem, że ty można zabrać. No zawsze warto. Żelazna dziewica. Tak.
Wyobraźcie sobie kolesia. Wciskacie kolesia tutaj, zamykacie drzwi. Przerażająca śmierć, nie? Dobra. No. Ktoś tu ma gazy. No, to pewnie on. Dobra, pogadajmy z nią. Prophet. He's a prisoner here too. It was very dangerous for him to speak to you even for a moment. He must think you can help me. Daje mi się dźwięk kurde w tych słuchawkach. Pomóc ci? Zrobić co? Break him out, of course. Believe me, I can use all the help I can get. That blind old man is the only person alive who can help us get back home. Tamriel's a long way from here. Dokąd stąd zmierzam w takim razie? These tunnels will eventually take us to the Towers of Eyes. That's where we'll find the Sentinels. Co to są te sentinele? Magical constructs created by Molag Bal to guide his vision in Cold Harbor. The Sentinels are connected. If we destroy one, the others will be blinded. With any luck, that will buy us the time we need to free the Prophet. Jak możemy zniszczyć tego sentinela? I have no idea. Brute force? We'll find a way. We have to. Be ready for anything. I doubt Molag Bal left the Sentinels unguarded. Mam tyle pytań. I'm sure you do. And I'll answer them as best I can. Kim jest ten prorok? He's a strange one, no doubt about it. But he's the wisest man I've ever met. He sees things. The past, the future. Co to jest w ogóle za miejsce? Gdzie my jesteśmy? You're obviously not in Tamriel anymore. Think of the most miserable, depressing place you've ever been in your life. That's paradise compared to Cold Harbor. And to top it off, well, there's no easy way to say it. You're dead. Co? Jestem martwy? Jak to? Przecież ten, jeszcze żyję, czuję to. No, czuć, ała, boli. Więc jakim cudem rozmawiamy wtedy? I don't know. Once we rescue the Prophet, he can tell you about the gods and the ways of Oblivion. I don't understand any of it myself. O, Oblivion, fajnie. Jeżeli jestem martwy, to kto mnie zabił? A man named Menemarco. His worm cult is doing some kind of ritual back in Tamriel. They sacrificed you and everyone in this prison to the Daedric Prince Molag Bal. After you died, whatever was left showed up here. They call you the Soul Shriven. Soul Shriven? To jest chyba odłamek duszy czy coś tak? Co to znaczy? It means you're a slave and you'll spend the rest of eternity here in Cold Harbor, working under the lash of the Daedra. Unless, of course, you come with me. Czy też jesteś martwa? No, I wasn't sacrificed. The Prophet and I were brought here conventionally. If that makes any sense. But we're prisoners here, same as you. Ja możemy uratować proroka. It won't be easy. The place is watched by magical constructs called sentinels. Aha, to już wiemy. Won't stand a chance unless... Dobra. We should keep moving. Jestem niż... Zgadza się to. Dziś myślę, że kamera jest umieszczona zawsze na wysokości klatki piersiowej. Zostaw! 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 Nie ma! Gin, śmieciu! Dobra, no, jesteśmy poziom. Tak, pojawi nam się wskaźnik, że mam poziom, możemy użyć C. Dobra. Przede wszystkim zdrowie. 122 zdrowia. No, zwiększymy sobie zdrowie. Potwierdzimy to. Przeszukajmy. Wszystko zabrała. Co tam? Pierdzielić szczegóły, biorę wszystko. Też jakiś tam. Wiesz, nie, to wygląda jak zwłoki. Masz łopatę. O. Ciała. Stary. Jeszcze dycha. Boże. Dobra, biegnijmy zatem. To czasami się porozumiem, bo mogą być jeszcze jakieś fajne itemy rozłożone. Ale tutaj nie. Dobra, The Tower of Eyes. Do wieży oczu. Pomrugać komuś?
No i zobaczmy, co tutaj z takiego będzie ciekawego. A, mam mapę, gdzie iść. Gdzie się podkreśla M? No. Śmiałem jej do cycku. A nie, patrzcie, wzrok jest... No, wzrok jest na idealnym poziomie. Tak, bo elfy są niższe od ludzi. O! O, żgnoju jeden. What was your name again? Target practice? O, mam małpkę. Ja też mam małpkę. Dobra, zobaczmy jedną rzecz. Bo ja mam chyba skill. Tak jest, mam skill, a sobie nie wybrałem. Assassin's Blade. Dobra, wykupmy skill. Tak, tutaj też wykupujemy skill. Mamy 5 opcji plus R. Warto tutaj się porozglądać. Hold F to interact. Właśnie możemy... Add friend, report player. Dobra, stąd nic nie wezmę. Ła. A! Pięknie, assassinating. Iron Sword, świetnie. Ja bardziej będę się specjalizować w... jednoręcznych. Broniach, albo raczej w broniach na dwie łapy. Poprzeszkujmy to. Zresztą Z chowam naszą broń. Lockpiki, pusty plecak, to jest jakieś... Rose, nie wiem co to jest. Lockpiki kolejne. Yerba mate. O, to Dębalak będzie się cieszył z yerba. Chyba tutaj wszystko ciutko pozbierać. One hand and shield increased. Do dwóch, fajnie. I nasza... Boże. Nasza umiejętność wzrosła do rangi poziomu drugiego. Gdzie masz? Ludzie, kurde. Na pomocne. Leżysz. Come get some more, you skiving hawkers. I dwa golda, co? Coś masz? Nie, nie mogę nic zabrać. Dobra, ty tutaj jesteś, chodź tu. Na razie nie mamy łuku, więc nie ma co. Assassination Christu 3. Iron Maul of... Co to jest? Zobaczmy. Uuu, co to? Two-handed. Nie, to nie dla mnie. No niestety... Jezu, to są trupy, dosłownie. Assassination! Win! Jestem assassinę! Nie warto, a w końcu warto tutaj przeglądać, bo nóż widać co. O, mamy skrzynkę właśnie. Iron Dagger. A Iron Dagger mi się przyda. Do drugiej łapy. I teraz jestem jak zwiadowcy. Uja! Wow, nie to. Nie ma. Zapomniała się kłóca. Dual wield. V nie. Z chował się broń. A, kontrolą się kłóca, dobra. Ruszamy zatem po... Na razie możemy na biegu. Nic tutaj nie ma takiego co... Lockpick. Mam nasze oczko. Wow.
A musiałem się ukryć, dobra. Haha, nie żyjesz, syn. Sentinel. Ja się zastanawiam, o co chodziło. Prophet's enclosure isn't far. Let's go. Dobra. Ruszam zatem do proroka teraz. Z koleś. Chcemy go zaciukać od tylca. Wow! Dobra, potężne dostał obrażenia od tyłu. Dobra, spróbujmy tego zdjąć od tylca. Zobaczymy, co się stanie. I to jeszcze tutaj pozwiedzamy. Leżysz, truposzu. Bo w ogóle żaba. Dobra. Kośmy go. Ła, ale mi fuj obrzygał. Tak, to mogła być uczciwa walka, gdyby was było trzech. Broniłem się i leżysz. Troszeczkę złota można tutaj na nich wyfarmić. Nie jest to dużo, ale zawsze coś. Small gloves. Pumpkin. I skrzynie. To mówię, to są same truposze. Zresztą nasza bohaterka też jest truposzem. I do czasu. Zabierzcie chlebek, cieszę się. A, przydałoby się szczerze mówiąc coś lepszego niż tylko to, co tutaj znajdujemy. Jakiś już pancerz by się przydał. O, mogę wziąć Great Swordy, fajnie. My chyba potem będziemy po prostu z cennym ekwipunkiem, który tutaj zbierzemy, więc warto tutaj troszeczkę pochodzić. Dobra, zobaczmy. Iron Greatsword. Two-handed, to nie. A mi nie interesi. A, dobra. Dobra, to jest co? Hop. None can escape my prison. My prison of cold harbor. Hamamora. Hamamora, Hamamora. Dobra, co mam pogadać? Damn it! Destroying the sentinel must have triggered these wards. We'll need to find another way in. Maybe Cadwell can help us. A kim jest Cadwell? Cadwell is the oldest of the Soul Shriven. After years of torment, Soul Shriven usually go insane and turn feral. But not Cadwell. He was already insane before he left Tamriel. Mad as a box of frogs, but completely harmless. We'll see. Wściekły jak pudełko żab. Jak szaniec może w ogóle napomóc? Cadwell sees things as he wishes them to be. To him, Cold Harbor is a wondrous place. It's his home. And he knows it like the back of his hand. He's usually down by the river. Let's go find him. Jasne. Ten fajnie wygląda, Khajiit. Tam żeśmy byli, czyli teraz tędy tylko. No jest to, wiecie, samouczek, więc to ten. Co jest? Zupa! I oczywiście ktoś musi do mnie pisać. Boże, jak on wygląda. To musi być Cadwell. Sir Cadwell, yes, indeed, a pleasure. And fair Lyris, good to see you, my dear. How are you then? Próbujemy się dostać do więzienia proroka, ale drzwi są zamknięte. Oh dear, well that is inconvenient, isn't it? Tell you what, I happen to know another way in. Much more of a scenic route. Rather a fun little jaunt actually, full of traps and corpses and nasty beasties filling up the bits in between. Jak się przez to wszystko przedostaniemy? Rather cautiously, I expect.
Watch your step, hold your nose, and do mind the traps. There'll like as not be a fair dose of running and skull bashing as well. Gdzie jest wejście? Follow the river. You'll find the door to the Undercroft at the water's end. Once you're inside, stick to the light, and you'll find a ladder that will take you right up to the Prophet straight away. Do give him my best. Jasne, dzięki. Best of luck. Do check in now and again, won't you? A nie będziemy się z nim tam zagonić w dalsze gadanie. Cadwell seems to think this Undercroft is a delightful place. Probably means it's a death trap. Dzięki. Na pewno jest to w ogóle pułapka. Coś jeszcze można od was zabrać? Nie. W ogóle pranie. Wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! Ja tu nie chcę zginąć! Wypuśćcie mnie! Sorry, stary. A to jest ork. No tu więcej nic nie ma. Wow. Dobra. The sooner you get that door open, the sooner we can get out of here. Spróbujemy to otworzyć. Tak, to jest jedna z minigierek tutaj. Należy odpowiednio ustawić. Oj, pęk mi. Mam podany czas oczywiście. Jak on już zaczyna tak wibrować, to znaczy, że za chwilę musimy puścić. Jest, udało się otworzyć. Dosyć zamek, może nie trudny, ale zawsze sprawiający problemy. Dobra, i w tym miejscu podziękuję wam za uwagę, trzymajcie do zobaczenia się w drugim materiale z gry The Elder Scrolls Online w sekcji najlepsze gry MMO. Hej!